Kiedy zadamy sobie pytanie, która drużyna grała najpiękniejszy futbol w XXI wieku, wielu z nas odpowie, że była to FC Barcelona Pepa Guardioli. Katalończyk w niezwykły sposób wpoił swoją filozofię na niezwykle podatny grunt, jakim była duma Katalonii. To samo uczynił potem w Bayernie Monachium, który co roku sięgał po Mistrzostwo Niemiec, grając przepięknie i zapewniając sobie ten tytuł na wiele kolejek przed zakończeniem rozgrywek. Obecnie Pep swoją filozofię realizuje w jednej z najlepszych i najtrudniejszych lig świata, Premier League. Wszystkie drużyny Guardioli mają wspólny mianownik – filozofia Johanna Cruyffa. W oparciu o książkę Jonathana Wilsona Dziedzictwo Barcelony, Dziedzictwo Cruyffa chciałbym Wam opowiedzieć historię jednego z najlepszych szkoleniowców na świecie. Sponsorem dzisiejszego filmu, jak i partnerem jest księgarnia sportowa Labotiga.pl, właśnie od której tę książkę dostałem. Znajdziecie tam m.in. takie tytuły jak Messi Goat, Jurgen Klopp zapiski z mistrzowskiego sezonu, czy Ronaldinho uśmiech futbolu. A do tego są tam jeszcze gadżety, ja na ten przykład otrzymałem poszewki FC Barcelony, czy taki oto piękny kubek Hiszpanii. Link do księgarni znajdziecie na dole w opisie, a teraz weźcie sobie coś do jedzenia, rozsiądźcie się wygodnie, no i życzę miłego oglądania. Sponsorem kanału jest LVBet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. Josep Guardiola i Sala urodził się 18 stycznia 1971 roku w miejscowości Sant Pedor w Katalonii. Tam dorastał wraz z trójką rodzeństwa, bratem Pere oraz siostrami Olgą i Franceską. Już od najmłodszych lat Pep interesował się piłką nożną. Swoje pierwsze kroki stawiał w amatorskim zespole Gimnastic Manresa. Tam spisywał się nadspodziewanie dobrze, co nie umknęło uwadze ludzi z FC Barcelony. Ówczesny scout tego klubu, Oriol Tort, postanowił ściągnąć Guardiolę do La Masii. Pep miał wtedy 13 lat, a dołączył do szkółki 28 czerwca 1984 roku. W Barcelonie jednak początkowo nie wiązano z nim dużych nadziei. Guardiola, delikatnie mówiąc, nie imponował warunkami fizycznymi. Mocno odstawał od niektórych rówieśników. Gdy przyszłość Guardioli stanęła pod dużym znakiem zapytania, zainterweniować postanowił sam Johan Cruyff. To właśnie jego opinia oraz przeprowadzone testy medyczne ostatecznie pozwoliły pozostać Pepowi w La Masii. Jak się później okazało, absolutnie nikt nie pożałował tej decyzji. To było pierwsze spotkanie Cruyffa z Guardiolą. Z upływem lat Guardiola stał się jednym z kluczowych elementów FC Barcelony. Duma Katalonii w składzie z Pepem pod przewodnictwem ówczesnego szkoleniowca Johanna Cruyffa grała najatrakcyjniejszym i bardzo skutecznym stylem. To ta drużyna zapewniła pierwszy triumf Barcelony w Pucharze Europy, odpowiedniku dzisiejszej Ligi Mistrzów. Guardiola przez wiele lat był jednym z najważniejszych piłkarzy FC Barcelony w latach 90. ubiegłego wieku. Już wtedy wykazywał się taktycznym zmysłem, wielokrotnie na ten temat dyskutował ze szkoleniowcami. Opowiedział o tym ówczesny bramkarz Dumy Katalonii, Vitor Baia. Miał swoje koncepcje w trakcie odpraw przedmeczowych i dyskutował o nich z trenerem. Jego zainteresowanie taktyką i tym, jak rozwija się piłka, rzucało się w oczy. Wszyscy widzieliśmy, że bierze udział w przygotowaniu strategii na kolejne mecze, choć za czasów Robsona było to wyraźniejsze niż u Van Hala. Pomimo początkowych wątpliwości, Guardiola udowodnił swoją wartość i przydatność dla zespołu. Sam Cruyff opowiedział, że Pep musiał znaleźć sposób na siebie. Pep musiał być sprytny. Tak naprawdę nie miał innego wyjścia. Był do mnie trochę podobny. Musisz mieć świetną technikę, szybko pozbywać się piłki i unikać zderzeń z rywalami, a żeby ich unikać, musisz mieć dobry przegląd pola. Guardiola nauczył się myśleć w ten sposób właśnie dzięki swojej budowie, a miał na tyle szczęścia, żeby trafić na trenera, który przeszedł podobną drogę. 11 kwietnia 2001 roku Guardiola postanowił odejść z klubu. Oficjalnym powodem była chęć szukania nowych wyzwań, jednak nieoficjalnie Guardiola czuł się nieszczęśliwy i rozczarowany obecną sytuacją w dumie Katalonii. Hiszpan grał potem we Włoszech, Katarze czy Meksyku. Rozmawiał z wieloma ludźmi i poznawał wiele punktów widzenia na temat piłki nożnej. W tym czasie w Europie triumfowały drużyny, które nie pokrywały się z filozofią Cruyffa, której orędownikiem był Pep. Mowa o Grecji na Mistrzostwach Europy oraz o FC Porto w Lidze Mistrzów. Drużyny te nie imponowały stylem, a skutecznością pod bramką rywali. W tym czasie Guardiola stwierdził, że jeżeli nic się nie zmieni, to przez najbliższe lata nikt nie będzie grał pięknie. Piłkarze tacy jak ja są przedstawicielami ginącego gatunku, bo futbol staje się coraz bardziej schematyczny i siłowy. Jest w nim coraz mniej czasu na myślenie. W większości klubów zawodników krępują przydzielone im role, a kreatywność możliwa jest jedynie w ograniczonym zakresie. Na koniec swojej piłkarskiej kariery Guardiola postanowił przeprowadzić się do Meksyku, do drużyny Dorados de Sinaloa. Tam Hiszpan trafił na Juana Lillo, który jak się później okazało miał kluczowy wpływ na trenerską karierę Pepa. W tamtych czasach panowie potrafili do późnych godzin nocnych dyskutować o futbolu. To Juanma zaszczepił w Guardioli miłość do stylu gry, a nie do końcowego wyniku.
Hiszpan później w licznych wywiadach podkreślał, że to nie wynik jest najważniejszy. To droga jest celem. Możesz prowadzić w jakimś wyścigu z wielokilometrową przewagą nad wszystkimi pozostałymi, a później tuż przed metą mieć nieoczekiwaną wywrotkę. I co? Czy ta wywrotka miałaby przekreślić cały wyścig, w którym tak świetnie jechałeś? Wzbogaca nas sama gra, a nie wynik. Guardiola swoją karierę zakończył w 2006 roku. Już wtedy było wiadomo, jaką ścieżką podąży Pep. Jeszcze tego samego roku ukończył kurs trenerski, a od czerwca 2007 roku został szkoleniowcem FC Barcelony B. Szkoleniowiec już od początku wprowadzał zasady, inspirując się Cruyffem. Sam Pep przyznał w swojej autobiografii, że Holender jest jego wzorem do naśladowania. Jesteśmy trochę jak uczniowie czerpiący z jego dziedzictwa. Cruyff oczekiwał, że będziemy grali w pewien określony sposób. Że będziemy atakowali skrzydłami i przy użyciu skrzydłowych, a ja przede wszystkim wprowadzałem w życie jego teorię. To dzięki niemu ustaliło się, jak gra Barcelona, a co jeszcze ważniejsze, jak będzie grała w przyszłości. Guardiola z drugą drużyną FC Barcelony awansował do Segunda División, czyli do bezpośredniego zaplecza La Ligi. W maju 2008 roku Joan Laporta ogłosił, że nowym szkoleniowcem pierwszej drużyny Dumy Katalonii zostanie Guardiola, zastępując Franka Rijkaarda. Zarząd klubu uzgodnił tę decyzję z samym Johanem Cruyffem. Według Luisa van Gaala, byłego szkoleniowca Blaugrany, u którego grał Guardiola, był to wybór spodziewany i logiczny. Cruyff zaczął, a ja i Rijkaard kontynuowaliśmy. Guardiola grał u Cruyffa i u mnie. Z punktu widzenia zarządu szukanie trenerów obeznanych z tym stylem gry było logiczne. Mnie też wybrano ze względu na szkołę, z jakiej wyszedłem. To, co było potem, wszyscy wiemy. Tak jak wspomniałem na początku, drużyny Guardioli grały piękny i atrakcyjny futbol dla oka. Pep czerpał pełnymi garściami z filozofii Cruyffa, którą udoskonalił na swój sposób. Nie tylko on się na niej wzorował. W książce Dziedzictwo Barcelony, Dziedzictwo Cruyffa opowiedziane są historie trenerów wyznających jego filozofię oraz trenerów stosujących filozofię antycruyffianizmu. Musimy jednak sobie odpowiedzieć na pytanie, co będziemy bardziej pamiętali za kilkadziesiąt lat. Piękny styl drużyn Pepa Guardioli, czy tytuły zdobywane nieatrakcyjnym, aczkolwiek skutecznym stylem przez Grecję na Mistrzostwach Europy, czy FC Porto w Champions League? Filozofia Cruyffa w dzisiejszych czasach ma się dobrze i można odnieść wrażenie, że ma coraz więcej zwolenników. Trzeba jednak przyznać, że to Pep Guardiola jest dziedzicem filozofii Johana Cruyffa i to jego drużyny w XXI wieku grają najładniejszy futbol, co nie zawsze idzie w parze z osiąganymi wynikami. Jeżeli obejrzałeś do końca i podobał Ci się film, to zachęcam do ocenienia filmu, bardzo mi to pomoże. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o piłkarskiej filozofii Cruyffa, to odsyłam Cię do książki Dziedzictwo Barcelony, Dziedzictwo Cruyffa Jonathana Wilsona. Znajdziesz ją w księgarni labotiga.pl, do której link masz na dole w opisie. Dzięki za uwagę, widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Sponsorem kanału jest LVBet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów.